Inga Marciniak, dobry wieczór Państwu i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Od poniedziałku śnieg z deszczem oraz śnieg, ale najpierw sprawdźmy, co czeka nas w najbliższych dniach. Pogodę kształtuje Zatoka Niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym na północy Polski, a od zachodu rozbudowuje się kolejny wyż znad Atlantyku, a to oznacza pogorszenie się aury. Dodatkowo napływa wilgotna i chłodna masa powietrza polarno-morskiego. Co przyniesie nam taka pogoda? Zobaczmy. W nocy opady śniegu. Będą one występować głównie na północy kraju, ale też gdzieniegdzie w centrum oraz na południu. Na termometrach od zera na północnym zachodzie po minus 2, między innymi na południu kraju. W regionie pochmurno, ale i u nas popruszy śnieg. Temperatura wyrównana, minus 1 stopień. W piątek na południu, na północy oraz na północnym wschodzie śnieg. Na zachodzie oraz w centrum deszcz ze śniegiem. Temperatura do maksymalnie 3 stopni powyżej zera. Najchłodniej będzie m.in. w okolicach Zatoki Gdańskiej czy na Podkarpaciu, tutaj 0 stopni, a najcieplejszym miastem będzie Szczecin, tutaj 3 stopnie. W pasie centralnym województwa łódzkiego, czyli Łódź, Sieradz, Piotrków oraz Opoczno, tutaj popruszy śnieg. W pozostałych miastach padać nie powinno. Temperatura wyrównana 1 stopień na barometrach, 1023 hektopaskale. Warunki biometeo są wciąż niekorzystne. Jakość powietrza w naszym regionie utrzymuje się w dalszym ciągu na poziomie umiarkowanym. W sobotę i w niedzielę, głównie po południu, jest szansa na wytęsknione i wyczekiwane przejaśnienia. A w poniedziałek według synoptyków wystąpią opady śniegu, obfite, bo w naszym regionie spadnie go nawet do 5 cm. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.